ostatnią sobotę fani Tomasza Kota mogli wybrać się do Tczewskiego Centrum Kultury i Sztuki na terapeutyczny monodram Jak zostać seks guru. Podobno problemy w sypialni ma każdy, ale nie każdy się do nich przyznaje. Na szczęście austriacki komik Wolfgang Weinberger znalazł skuteczny sposób na rozwiązanie nie tylko tych jawnych trudności, ale też tych trzymanych w ścisłej tajemnicy. Jego sztuka Jak zostać seks guru w 247 łatwych krokach humorem i śmiechem już od lat nie tylko na West Endzie leczy publiczność z kompleksów. W ostatnią sobotę także tczewianie mogli wziąć udział w wyjątkowej teatralnej terapii, którą poprowadził Tomasz Kot. W interaktywnej sztuce dla dorosłych znany polski aktor konfrontuje oczekiwania z rezultatami, odkrywa tajemnice schowane głęboko pod kołdrą, rozprawia się ze stereotypami, porusza tematy, o jakich niektórzy nie ośmielą się nawet pomyśleć. Żeby publiczność mogła bez wstydu udzielać się w spektaklu, prowadzący opracował nawet specjalną metodę odpowiadania na jego niezupełnie dyskretne pytania. Ona polega na tym, że ja będę zadawał bardzo proste, konkretne pytania, które będą wymagały odpowiedzi na tak lub na nie. Państwo, jeśli będą chcieli odpowiedzieć na nie, cisza jak makiem zasiał. Absolutnie nic nie robimy, nawet powieka nam nie drga. Absolutna cisza. Natomiast jeśli Państwo będą chcieli odpowiedzieć na tak, to wtedy wykonujemy następującą czynność. Uwaga, demonstruję. Mruczymy. Już wyjaśniam, o co chodzi. Struny głosowe znajdują się wewnątrz szyi, są niewidoczne na zewnątrz. Więc nawet jeśli mruczymy bardzo, bardzo głośno, to zwłaszcza osoba z boku nie będzie wiedziała, skąd dobiega mruczenie. Drogie panie, chciałbym zadać takie pytanie, może trochę takie podchwytliwe, ponieważ spodziewam się odpowiedzi twierdzącej, żeby zobaczyć, jak to mruczenie będzie wypadać w waszym wydaniu. W związku z tym bardzo proszę, żeby zamruczały wszystkie te panie, które chociaż raz w życiu użyły... Mężczyzna, nie, to usłyszałem mrugnięcie męskie, to jest bardzo sprytnie wymyślone, prawda? Które chociaż raz w życiu użyły szminki. Takie kocice, prawda? Czuł się, prawda? Bardzo dziękuję. Polska adaptacja Jak zostać seks guru w reżyserii Gabriela Gickiego bawi widzów od 2012 roku.